szkole podstawowej nr 12 przy ulicy Moniuszki w Grudziądzu odbyła się konferencja pod tytułem Sześciolatek w szkole. W spotkaniu wzięli udział zarówno rodzice dzieci sześcioletnich, jak i również pedagodzy. Podczas konferencji omówiono stan przygotowania grudziąckich szkół do przyjęcia sześciolatków. Ponadto uczestnicy zapoznali się z pracą szkoły podstawowej nr 12. Zostały również przedstawione refleksje rodzica i informacja na temat dojrzałości dziecka do szkoły. W osobnych materiałach zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową analizą przygotowania grudziąckich szkół do przyjęcia sześciolatków, które przedstawił w trakcie konferencji Andrzej Herek, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Grudziądzu oraz nauczyciel szkolny, a także do wygłoszonej przez Katarzynę Kobylacką-Siekorę analizy umysłu sześciolatka, a także aspektami, które mają wpływ na rozwój dziecka, szczególnie w okresie wczesnoszkolnym. Przedstawimy także w osobnych materiałach przeprowadzoną przez nas pewien czas temu sondę, w której rodzice prezentują swoje obawy z szybszym pójściem dziecka do szkoły. W trakcie konferencji zaprezentowano także repertuar artystyczny. Wiele tutaj ze strony rodziców niepokojów. Jakie szanse i zagrożenia ewentualnie budzi tutaj szybsze pójście dzieci do szkoły? Tak krótko, trudno jest krótko powiedzieć o wszystkich szansach i zagrożeniach, ale powiem tak, tak jak każde zjawisko społeczne, które jest związane ze zmianą, jest obarczone ryzykiem tego, że będą jakieś nieprzewidziane sytuacje. Jednocześnie też pewnie mogą się pojawić takie niespodziewane i nieoczekiwane korzyści, ale... Może dla rodziców taka prosta rada, na co mają zwrócić uwagę w szkołach, prawda? Bo to szkoła odpowiada, co prawda, za dzieci, ale jednak rodzice ten trzon, ten podstawowy element taki kontrolny stanowią. Zgadza się. I gdybym jako rodzic stawała, na szczęście moje dzieci poszły jako siedmiolatki, chociaż ja sama poszłam do szkoły jako sześciolatek, gdybym jako rodzic stawała, to bym uczulała na to, aby dopytywać, jak będą wyglądały zajęcia konkretnie, zwłaszcza w tym pierwszym roku nauki, czyli w tym, o który się jakby tutaj bijemy, aby był dla naszych dzieci bardziej przyjazny i bezpieczny i zdrowy, czy to będzie rzeczywiście przesiedziane 5 czy 6 godzin nad zeszytem i nad książką, czy może jednak jest szansa na to, że to będzie przygoda, bo tak naprawdę dzieci sześcioletnie, już i wcześniej przedszkolne, ale dzieci sześcioletnie chcą się uczyć, one chcą poznawać, one chcą robić nowe rzeczy, one chcą się zmierzać z trudnościami. Na pewno jedynym sposobem takiego jakby zaspokajania tych potrzeb, jeżeli będzie siedzenie nad książką i nad zeszytem, to tych dzieci nie uszczęśliwi, bo one chcą się uczyć przede wszystkim poprzez doświadczanie własne, poprzez sprawczość swoją, poprzez działanie społeczne, konfrontowanie się z rówieśnikami, tworzenie czegoś, współorganizowanie, dzielenie się rolami, konstruowanie jakichś pomysłów na zabawy. Chcą się też uczyć poprzez sprawdzanie swoich umiejętności, także grafomotorycznych, czyli jakieś tam rysowania, pisania, odwzorowywania jeszcze na tym etapie, ale to nie może zdominować ich działania. Jeżeli mają się uczyć poprawnego wypowiadania, oni się uczą tego właśnie w grach, w zabawach, w śpiewaniu, w tańcach. Jeżeli mają się uczyć jakby rozwijać w sobie myślenie logiczne, jakieś takie syntetyczne, niech uczą się tego w zabawie, w ruchu, na podwórzu, a niekoniecznie operując jakimiś tam, nie wiem, kółeczkami, kreseczkami, rysunkami w książce czy w zeszycie, bo dokładnie ta wiedza zdobyta w działaniu i potem w jakimś podsumowaniu tylko myślowym zostanie ugruntowana u nich lepiej, niż kiedy, no niestety, pracują jako w zasadzie tacy troszeczkę bierni odtwórcy, kiedy daje im się wykonywać tylko ćwiczenia, takie stricte właśnie odwzoruj, zrób, wykonaj i kiedy pierwsza trójka, czwórka, nie wiem, siódemka najlepszych w klasie szybciej rozwiniętych zrobi to doskonale, a reszta pozostaje jako ci tacy, no nieudolni imitatorzy. Tutaj wiele zapewnień ze strony szkoły, zajęć pozalekcyjnych, nakierowanych na zdolności, predyspozycje poszczególnych dzieci. Dosyć szeroka prezentacja tutaj przed chwilą była od strony praktycznej, że tak powiem. Czyli jeżeli mamy taką szkołę, jesteśmy jej pewni, możemy być spokojni. Ja myślę, że tak, bo tak naprawdę, gdyby zapytać dzieci, które chodzą do szkoły, czy im się tu podoba i czy lubią to, to naprawdę większość odpowiada, że tak. I to nie są naciągane jakby wyniki badań, bo my w poradni też prowadzimy sobie jakby swoje obserwacje i statystyki i faktycznie jest tak, że dzieci, nawet te, którym jest trudno, mówią, że lubią szkołę, lubią panią, lubią chodzić do szkoły, lubią się spotykać z kolegami, no nie lubią się uczyć, a zwłaszcza nie lubią odrabiać zadań domowych w domu, tych takich
które właśnie polegają na tym odtwarzaniu, kiedy jeszcze nie ma dojrzałości, nie ma odpowiedniej gotowości do wykonywania, kiedy to nie jest dość dostępne dla tych dzieci. I to jest właśnie jedna rzecz, na którą dzieci się skarżą, a tak naprawdę do poradni, bo ja jestem przedstawicielem poradni psychologiczno-pedagogicznej, nie trafiają dzieci, którym dobrze idzie, tylko trafiają te, które mają jakieś deficyty, które mają trudności i nawet te mimo wszystko szkołę lubią, więc coś w niej jest takiego, co przyciąga. Szkoła to jednak takie miejsce, gdzie no, w dużym stopniu porównywanie, następuje zaostrzenie porównywania ocen, porównywania osiągnięć, wyników, czy jakieś tutaj może spowodować to swoistego rodzaju niebezpieczeństwa w rozwoju, na przykład psychiki dziecka, które jak sami pani podkreślała, między 6-7-latkiem, jednak ta pewna różnica emocjonalna tutaj istnieje. Znaczy tak, tylko że ten aspekt akurat dotyczy 6 i 7 i 12 i 18 latków. Szkoła niestety, nasza szkoła kreuje takiego człowieka, który jest bardzo wrażliwy na ocenę zewnętrzną. Takiego, który, aby poczuć swoją wartość, ją w sobie odnaleźć, bardzo potrzebuje jakby odpowiedzi ze środowiska. I to jest ból, który myślę, że... Ja cały czas zastanawiam się, czy to bardziej jest w systemie, czy jednak bardziej jest w mentalności polskiej, bo chyba to jednak jeszcze głębiej siedzi w jakiejś takiej naszej specyfice psychologicznej polskiej, że jesteśmy na tą ocenę wrażliwi, a szkoła to bardzo konserwuje. Faktycznie porównuje, wytyka błędy, pokazuje i tak naprawdę każdego, kto nie jest 190% dobry, w jakiś tam sposób piętnuje jako tego, który jest gorszy. A przecież on w iluś tam procentach robi coś doskonale, a inne rzeczy może robić jeszcze lepiej niż ten tak zwany, nie wiem, klasowo-lekcyjny prymus. W sumie można by tutaj wywnioskować, że z punktu widzenia psychologa przynajmniej, problemem jest bardziej cała struktura nauczania. Nie rozumiem. Tylko, że ja bym nie powiedziała, że to jest w ogóle problem. No po prostu taką mamy rzeczywistość. Ja nie jestem chyba uprawniona do tego powiedzieć, że mogłoby być lepiej czy idealnie, bo jednak też badania, które pokazują, że tam, gdzie są szkoły bardziej liberalne, twórcze, nie wiem, kreatywne, otwarte, a jednocześnie nie pilnujące pewnych rzeczy, one wychowują jakby dorosłego obywatela też nieperfekcyjnego, też z jakimiś deficytami, więc ja myślę, że nie ma idealnej drogi. Natomiast my żyjemy w takiej, a nie innej rzeczywistości. Myślę, że mamy dobrze rozwiniętą kulturę, jakby wysoki też poziom takich kompetencji u przeciętnego Polaka i pewnie trzeba o to dalej zadbać, jednocześnie no, korzystając z tych dobrodziejstw, jakie nosi humanizacja świata i też taki postęp myśli psychologicznej. Tak to już jest, że te osoby młodsze, w tym 5-6-latkowie właśnie jako szybciej wkraczają w ten świat nowoczesności. I tutaj jest taka jedna kwestia, o której pan właśnie mówił, te tablice interaktywne, które chyba wszystkie, tak? Rozumiem, szkoły zakupiły. Rzeczywiście wszystkie szkoły podstawowe klasy 1-3, tam gdzie odbywa się nauczanie w klasach 1-3, zostały zaopatrzone w tablice interaktywne, czyli w bardzo nowoczesny sprzęt, który pozwala wykorzystywać współczesną wiedzę na różne sposoby. Myślę, że to jest dobry czas, żeby dzieci, które tak czy inaczej w swoim środowisku rodzinnym mają do czynienia z komputerami, z różnymi urządzeniami dosyć skomplikowanymi, mogły też i z tego sprzętu korzystać w szkole, zważywszy, że tablice interaktywne mają połączenie z internetem, zatem możliwe jest przekazywanie różnej wiedzy z internetu, a również łączenie się poszczególnych klas z innymi klasami, nawet na całym świecie. Jest to rzeczywiście bardzo dobry wynalazek, a obserwujemy, że nasze dzieci doskonale w tym środowisku funkcjonują, bo myślę, że każdy z nas jest w stanie zauważyć, że często starszy człowiek nie jest w stanie obsłużyć jakieś urządzenie elektroniczne, natomiast dziecko doskonale sobie z tym radzi, chociażby z pilotem do telewizora, czy z jakimś bardziej skomplikowanym urządzeniem elektronicznym. Pytając właśnie w kontekście dzisiejszej konferencji 6-latek do szkół, chciałem dopytać, grudziądzkie placówki oświatowe są przygotowane na przyjęcie tak młodych dzieci. Tutaj zresztą wspomina pan o różnych aspektach, chociażby toalety, no ale również to zaplecze wspomagające pedagogów. Tak, zdecydowanie. Jesteśmy przygotowani pod względem przygotowania chociażby materialnego w postaci sali, tych miejsc zabaw,
bo jak wszyscy wspominają, małe dzieci nie potrafią skupić uwagi przez długi okres czasu, zatem potrzebne jest miejsce do takich zabaw ruchowych, tak żeby dzieci mogły odreagować po, nie wiem, 20-minutowej na przykład lekcji, powiedzmy, czy elementów dydaktycznych, które są realizowane w ławkach. Ale również przygotowani są do tego nauczyciele, dlatego że mamy ośrodek metodyczny i przewodniczący tego ośrodka, przewodniczący doradców metodycznych, staramy się też doskonalić umiejętności naszych nauczycieli, między innymi poprzez chociażby drugi raz organizowane targi edukacyjne sześciolatek w szkole i w przedszkolu. To jest właśnie sporo wyzwań, prawda, tutaj w pojawieniu się tej grupy wiekowej dzieci. Dużo pracy było, potrzeba przeszkolenia nauczycieli, dostosowania tutaj całej struktury, właściwie nauczania. Tak, myślę, że tak. No oczywiście, zdecydowanie, zważywszy, że tak jak było tu wspomniane już wcześniej w czasie tej konferencji, zmieniła się też podstawa programowa, zatem od takiego typowego nauczania, to typowe nauczanie zostało wzbogacone o elementy zabawowe, o elementy doświadczalne, o takie, które powodują, że mały człowiek jest zainteresowany tym, ponieważ uczy się też poprzez zabawę. Jeszcze na koniec pytanie, rodzice, w jaki sposób ich zapewnić, że ich małe pociechy trafiają w dobre ręce i że jest tutaj wszystko tak, jak być powinno? Znaczy, bo najwięcej z ich strony jest, że tak powiem, nie tyle pretensji, ale obaw. Ja te obawy jak najbardziej rozumiem i myślę, że całe środowisko oświatowe rozumie te obawy, natomiast celem jakby tej konferencji nie było to, żeby przekonywać na siłę rodziców nieprzekonanych. Chodziło o podanie rzetelnych informacji i wiedzy na temat rozwoju dziecka, na temat stanu przygotowań, na temat tego, jak z kolei osoby, które odpowiedzialne są za edukację, postrzegają ten problem, a decyzja tak czy inaczej należy do rodzica.